Informacje Kultura Sport, 6 kwietnia, Witold Szulc, witam Państwa bardzo serdecznie. Święta wielkanocne już poza nami, a dziś w reporterskim skrócie o tym, jak przebiegały w Pabieńcach. Wielki Czwartek. Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Bardzo uroczysty charakter przybrała ona w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wielki Piątek. Nie odprawia się w tym dniu liturgii mszy świętej, jedynie krótkie nabożeństwo. Kapłan, który je celebruje, na samym początku pada na twarz przed ołtarzem. Później odbywa się liturgia słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis męki pańskiej. Po tym następuje adoracja krzyża. Zgodnie ze zwyczajem eucharystyczne ciało Chrystusa na zakończenie zostaje przeniesione do grobu pańskiego. O godzinie 20 z kościoła świętego Mateusza wyszła na Pabianickie ulice Droga Krzyżowa. Zebraliśmy się tutaj, na tym placu przed kościołem, Wielki Piątek, aby wziąć udział pierwszy raz w historii tego miasta, w drodze krzyżowej ulicami tego miasta. Pragniemy iść w duchu za Panem Jezusem, w Jego ostatniej ziemskiej drodze do miejsca Jego śmierci. Pragniemy też rozważyć ważniejsze wydarzenia na tej drodze, by w tych wydarzeniach spojrzeć na siebie, na swoje życie, na to wszystko, co się na nie składa i dać sobie uczciwą odpowiedź na pytanie, kim jestem jako człowiek chrześcijanin, jak wygląda moje codzienne życie, na ile jestem w nim wierny Chrystusowi, Jego prawdzie, ile jest we mnie dobra, miłości do Boga i do człowieka. W czasie drogi niesiony był duży, ciężki krzyż. Początkowo nieśli go mężczyźni, później kobiety. Przed Urzędem Miasta rozważania kolejnej stacji poprowadził radny miasta Włodzimierz Wlaźlak, po czym krzyż przejęły władze samorządowe Pabianic. Pod krzyżem. Upadasz, Panie Jezu, na naszych pabianickich ulicach i drogach. Upadasz w pabianicki kurz i brud.
ale Ty jesteś, Chryste, Panem świata i Panem naszego miasta, w którym żyjemy. Ten świat to świat reklamy, neonów, kolorowych dekoracji, wspaniałych możliwości i kuszących propozycji. Postawmy sobie przy stacji Twego drugiego Jezu upadku my, zabiegani pielgrzymi, pytanie o wiarę i miłość. Czy nie bardziej kochamy to, co świat nam proponuje i daje, niż Ciebie, nasz Zbawicielu i Panie? Droga krzyżowa wiodła przez trzy parafie: świętego Mateusza, Najświętszej Marii Panny oraz świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W tej ostatniej miała swój koniec. Zapamiętamy tę drogę krzyżową na cały rok. To, co było tu dziś przedstawione nam i przedłożone przez Chrystusa. Wprowadzajmy to w życie, wprowadzajmy to w czyn. Żywimy nadzieję, że zacznie się nowa tradycja od tego roku i w przyszłym roku i w każdym innym wolnej ojczyźnie. Bo kiedy nie była wolna ojczyzna, było nie do pomyślenia, byśmy wyszli na drodze krzyżowej Wielki Piątek na ulicy. Składaliśmy zawsze prośbę, żebraliśmy o każde zezwolenie na Boże Ciało, na każdą procesję. Dziś wolna Polska, nasze miasto też i dlatego jesteśmy na ulicach tego miasta. Wielką Sobotę nie odprawiano mszy świętych ani innych nabożeństw. Jedynym elementem liturgicznym Kościoła tego dnia było sprawowanie liturgii godzin, która treściowo koncentrowała się na grobie pańskim. Tego dnia, jak tradycja nakazuje, wierni święcili pokarmy. W symbolicznym wielkanocnym koszyczku znalazł się przede wszystkim chleb, podstawowe pożywienie człowieka, za którym kryje się jego praca, codzienna troska o byt. W koszyczkach obok chleba czołowe miejsce zajmowało również jajko, uważane za symbol życia, chrzan, przypominający gorycz, cierpkość, męki oraz masło, symbol ukojenia bólu Chrystusa. Nie mogło też zabraknąć baranka, symbolu Chrystusa. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. W koszyczku znalazła się również sól, która przyprawia i konserwuje, zachowuje potrawę. Jest nieodłącznym składnikiem pożywienia. Bez niej wszystko traci smak. Symbol ten przypomina nam, że nie wolno pozostać nam biernym i obojętnym wobec wydarzeń paschalnych. Na koniec składano sobie życzenia. A w poniedziałek mokrego trochę dyngu, szczęść Boże. A poniedziałek był bardzo mokry. W kultywowaniu tradycji śmigusu dyngusu sprzyjała słoneczna pogoda. Największe grupy polewaczy gromadziły się głównie na Bugaju i w centrum miasta. Zdjęcia, które Państwo oglądają, były możliwe do wykonania tylko z wnętrza samochodu, gdyż w przeciwnym razie spotkałby nas podobny los. We'll be right back.
A teraz o wydarzeniach sportowych. Wielki Piątek zapaśnicy PTC stracili pozycję lidera pierwszej ligi zapaśniczej po drugiej rundzie dwóch meczów. Spadek na trzecią pozycję sprawiła przegrana ze Śląskiem Wrocław 6-2. Porażka ta nie przynosi ujmy naszemu zespołowi, albowiem drużyna śląska jest zdecydowanym faworytem rozgrywek, a przed własną publicznością wydaje się być zespołem nie do pokonania. Z Wrocławia nasz zespół udał się do Wałbrzycha, gdzie rozgromił tamtejsze Zagłębie 7-1. Bohaterem tych spotkań w drużynie PTC był najcięższy Jakub Pietrzak. W meczu ze Śląskiem pokonał 4-3 mistrza Polski sprzed 2 lat Jacka Jaracza, a dzień później 5-krotnego mistrza Polski Bogusława Dąbrowskiego, który mistrzowskie tytuły zdobywał w latach, kiedy Kuby Pietrzaka nie było jeszcze na świecie. Oprócz Pietrzaka 2 zwycięstwa dla PTC wywalczył Zdzisław Kolanek. Ponadto w Wałbrzychu zwycięstwa odnieśli Radosław Dąbrowski, Łukasz Tarnecki, Mariusz Pawłowski, Rafał Koszowski i Grzegorz Szyszka po pokonaniu swojego odwiecznego rywala olimpijczyka z Atlanty Stanisława Pawłowskiego. Teraz w rozgrywkach nastąpi dłuższa przerwa ze względu na starty reprezentacji kraju w Mistrzostwach Europy. A dziś zapraszamy do naszego programu na powtórkę meczów ligowych, które odbyły się w Pawianicach tydzień temu. Również odbyło się losowanie paru półfinałowych rozgrywek o Puchar Polski koszykarek. Przeciwnikiem Polfy będzie Color Cup z Rybnika. Drugą półfinałową parę tworzą drużyny UKS-u i Polifarbu Wrocław. Pierwsze spotkania rozegrane będą 8 kwietnia. Pabieńczanki zagrają na wyjeździe. Spotkanie rewanżowe odbędzie się 3 dni później. Polfa, pomimo braku kadrowiczek, stawiana jest w gronie faworytek. Zdobycie Pucharu Polski złagodziłoby niedosyt po wywalczeniu 3. miejsca w tegorocznych rozgrywkach o mistrzowski tytuł, do którego zdobycia nasze zawodniczki miały wielkie aspiracje. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w walce o Puchar Polski. I na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa jak zwykle na jutro o godzinie 17:45. Do zobaczenia.